Dziś nagranie o 11 grzechach głównych sprzedawców. Unikaj ich, a podniesiesz swoje wyniki w sprzedaży. Zapraszam Was serdecznie. Dzień dobry moi drodzy, witajcie serdecznie w kolejnym wideo z cyklu Jak sprzedawać lepiej i skuteczniej. Dziś nagranie na prośbę Sebastiana Jankowskiego, który poprosił właśnie o zrobienie nagrania o 7 grzechach głównych sprzedawców. Sebastian, pozdrawiam Cię serdecznie. Natomiast ja, zbierając sobie materiał, tak się zastanawiając, jakie najczęściej ludzie popełniają błędy w sprzedaży albo jakich zaniedbań dokonują, no to wypisałem listę aż 11 takich grzechów głównych sprzedawców, którymi chcę się dzisiaj z Wami podzielić. I standardowo, na początek tego wideo, dziękuję za interakcję pod ostatnimi moimi nagraniami. Standardowo jestem Wam niesamowicie wdzięczny. Jeżeli to wideo się podoba, dajcie jakąś tam łapkę, dajcie suba, niech ten kanał się rozwija, niech prężnie ta wiedza, wiecie, idzie do innych osób, to czym chciałbym się z Wami podzielić. No i kolejne nagrania, to standardowo są nagrania już na zamówienie. Te dwa kolejne mam również zaplanowane z ostatnich komentarzy, więc jeżeli macie coś, co chcielibyście, żebym nagrał, problem, z którym miałbym się zmierzyć, albo coś, o czym miałbym opowiedzieć, to śmiało piszcie w komentarzu. Ja bardzo chętnie wybiorę z tych komentarzy wideo, które zrobię jako kolejne i kolejne i kolejne. No, będę starał się żadnego problemu nie unikać. Także śmiało dzielcie się w komentarzach. A jak macie więcej grzechów głównych, to również napiszcie, co pominąłem w tym moim zestawieniu. Miałem takie wrażenie, że mógłbym tych błędów zrobić dużo, dużo, dużo więcej, ale nie chciałem też przeginać. Zebrałem 11 takich najpopularniejszych, najczęstszych i takich głównych błędów, które w zasadzie zabijają naszą sprzedaż. No i lecimy z tą moją listą. Po pierwsze, to nie poszukują nowych klientów i w szczególności w sytuacji, kiedy dokonujesz sprzedaży doradczo-konsultacyjnej i jesteś odpowiedzialny za to, żeby dowozić, przywozić nowych klientów do swojej firmy, no to częścią, taką czynnością, którą najmniej lubią handlowcy, jest wiadomo prospecting. Czyli my nienawidzimy prospectingu, nienawidzimy poszukiwać nowych klientów, nienawidzimy telefonować na zimno, no nienawidzimy całego cold callingu czy cold mailingu, jakkolwiek to nazwać, chociaż mailing szybciej przejdzie, czyli nie przywozimy nowych klientów, pracujemy raczej na stałych klientach. To jest pierwszy grzech główny, jak to mówi Sandler, ty prospectingu nie musisz lubić, ale ty go musisz robić, więc wracamy do tej zasady Sandlera. I ja jestem w trakcie czytania książki właśnie Jeffa Blanta, Fanatyczne poszukiwania klientów i no tam niestety, ale jest bardzo mocny nacisk na to, żeby non-stop szukać dojścia do nowych klientów. To jest pierwszy i chyba jeden z najważniejszych grzechów w tym zestawieniu. Grzech drugi to prokrastynacja, czyli wiecie, przygotowują się, odwlekają. Ja jak widzę czasami takie zachowanie, jak niektóre osoby przygotowują się do wykonania telefonu do klienta, godzinami sprawdzają w laptopie, co tu informacje, tam o Wam. W tym czasie już inna osoba wykona 5 połączeń i prawdopodobnie ta druga osoba będzie miała dużo lepsze wyniki, dlatego że po prostu będzie szybsza, będzie wykonywała więcej aktywnych działań. Trzecie, to jest nie potrafią, to nie jest dla mnie klient, albo to nie jest dla tego klienta, nie potrafią oczywiście sobie tego powiedzieć lub tego zrozumieć. Czyli innymi słowy, podchodzimy do każdego klienta, do którego zadzwonimy, że on musi ode mnie kupić. Słuchajcie, z różnych powodów klient może nie móc od nas kupić, albo może to nie być dobra sytuacja dla tego klienta. Więc czasami, cytując klasyka, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. I tak samo w tej sytuacji, że czasami trzeba umieć sobie szczerze powiedzieć, tak całkiem szczerze, to nie był klient dla mnie, to nie było rozwiązanie dla tego klienta, nie pomógłbym mu. Czwarte, to jest szukają powodu, a nie sposobu. Mądry człowiek kiedyś mi powiedział, że kto chce szuka sposobu, kto nie chce szuka powodu. Wiecie, powód to jest znaleźć zawsze tak łatwiutko, ale sposób to już trzeba się czasem trochę nagimnastykować. I ja ostatnio wymyśliłem taką nową tezę, że
My, Polacy, jako naród, to jesteśmy takim narodem, który żyje od baletów do baletów, nie? No bo tak, początek roku do 6 to w ogóle do nikogo nie dzwoń, bo oni tam są na urlopach. Później przychodzą jakieś tam pierwsze namiastki świąt, niektórzy jeszcze walentynki, nie, to ja teraz nie mam teraz czasu, bo walentynki są. Później przychodzą święta wielkanocne, po Wielkanocy przychodzi majówka, po majówce Boże Ciało, więc też nie. Później są wakacje, no więc to moje ulubione, teraz mamy sezon wakacyjny. Słuchajcie, to jest takie najlepsze zmylenie klientów. Gdyby faktycznie wakacje miały znaczenie, miałyby wpływ na biznes, to właściciele biznesów prawdopodobnie mówiliby 30 czerwca, dobra, zamykamy budę i widzimy się 1 września, ale 1 września znowu nie jest początek roku, więc znowu obsuwałoby się to na kolejny dzień. Później oczywiście są te, wiecie, ważne imprezy typu Wszystkich Świętych, później no już przygotowujemy się do świąt, później już do Nowego Roku i tak dalej, więc my jako naród żyjemy od imprezy do imprezy, jak ja czasami słyszę od handlowców, że no bo nie kupił, bo teraz zarabia, bo do Wszystkich Świętych już, no to no stary, no co to jest za powód, no co firmy nie funkcjonują? Więc to jest kolejna rzecz, szukanie powodu, a nie sposobu, takie zbyt łatwe szukanie sobie wymówek. Z wymówkami bezpośrednio wiąże się podpunkt 5, to jest niechęć do rozwoju. Handlowcy bardzo mało czasu przeznaczają na taki swój rozwój, który zafundują sami sobie. Gdyby zapytać przeciętnego handlowca, ile przeczytał książek w ostatnim roku, 2 latach, to ja myślę, że to jest grubo poniżej 1. Grubo. Punkt 6. Kręcenie się w kółko wokół tych samych klientów, czyli non-stop odgrzewamy te same kotlety. Często ten klient po drodze już umarł, o czym też robiłem osobne nagranie, ono mignie tutaj za chwilę. Często klient umarł i my nie potrafimy sobie tego powiedzieć. Non-stop kręcimy się wokół tego samego klienta i tam, wiecie, wierzymy, że ten klient jeszcze do nas wróci, on jeszcze przyjdzie, on jeszcze nie wiadomo co... Nie, on już dawno umarł. 7. to... wiara w to, że ten sposób, który ja sobie wymyśliłem, to on zadziała na wszystkich klientów. To bym tak to podpiął pod taką niską kreatywność. Czyli nie poszukujemy nowych rozwiązań, co moim zdaniem jest jedną z 4 fundamentalnych cech każdego dobrego handlowca. Jest właśnie kreatywność, czyli nie poszukujemy nowych rozwiązań, opracowujemy sobie jeden patent i myślimy, że ten patent to zadziała na wszystkich. Nie, tak nie będzie. Punkt 9 to jest punkt 8, przepraszam, to jest nastawienie na gadanie zamiast na słuchanie. Czyli jedziemy do klienta i wiecie, wystrzelamy w niego taki arsenał słów, że ten klient już po którymś strzale on po prostu padnie, nie? No i kupił. No albo umrze, no jedno z dwóch. Natomiast pamiętajmy o tym, że w doradczej sprzedaży sporo się mówi w ostatnich latach na temat słuchania. Ja też nie jestem jakimś, wiecie, mega fanatykiem, mega wyznawcą tych teorii o słuchaniu. Natomiast faktem jest, że żeby dobrze sprzedawać, trzeba dobrze klienta wysłuchać. Posłuchać, co tak na dobrą sprawę mu na sercu leży i być może nasze rozwiązanie będzie mogło mu ten problem jego, czyli wyzwanie, z którym się mierzy, rozwiązać w jakikolwiek sposób lub jakkolwiek mu pomóc. A jeżeli nie, no to coś trzeba sobie umieć. Wracamy do punktu 3, czyli powiedzieć sobie, to nie był klient dla mnie, to nie była sytuacja dla niego. Punkt 9 to jest brak finalizacji sprzedaży. Znowu, to jest moje ulubione. Nie? Handlowcy liczą, że po idealnej prezentacji oferty klient przyjdzie i powie: Królu Polski, weź mi sprzedaj. To tak nie działa. To zadaniem handlowca jest kontrolować proces, a jednym z elementów kontroli procesu jest właśnie próba finalizacji sprzedaży, którą trzeba czasami wykonać kilka razy. To, że nie dokonujemy finalizacji sprzedaży, ma również kilka swoich powodów. O nich też już chyba kiedyś mówiłem. Bynajmniej wiem, że na pewno pisałem o nim w artykule na blogu o finalizacji sprzedaży. 10. to jest brak kontynuacji kontaktu. Czyli jeżeli chcemy pracować na tych klientach, ja sprzedałem i się nic dalej nie dzieje. Ja już nie kontynuuję kontaktu z tym klientem, przez co no, trochę tracę potencjał, który mógłbym jeszcze na tym kliencie wypracować. Czyli nie wyciskam, wiecie, z tego klienta tego, co się da. Nie chciałbym powiedzieć wszystkiego, bo mogłoby to dziwnie zabrzmieć, ale nie pracuję na zwiększaniu wartości zamówień klienta. I punkt 11. to jest odpuszczanie po pierwszej lepszej obiekcji lub zmyleniu klienta. To się wiąże z finalizacją, też z punktem 9, że klient rzuca pierwsze lepsze zmylenie, nie? Na przykładu nie mam teraz czasu i my okej, dobrze, to kiedy ja mogę zadzwonić? A później no nie odbieram.
Dzwoniłem, ale nie odbiera. Trzeci raz, co ja mam zrobić? No to przez jakiś już wie, że to ty. On już doskonale zdaje sobie sprawę, z kim ma do czynienia. I to, że nie odbiera, to nie jest jakaś, wiecie, magiczna szkoła, że klient nie odbiera. Co robić w takiej sytuacji? Też robiłem o tym nagranie, ono pewnie mignie za chwilę znowu do góry. Natomiast odpuszczamy po pierwszej obiekcji lub zmyleniu klienta. Pierwsze lepsze się pojawia i my już od razu odpuszczamy. Nie róbcie tego, a zobaczycie, że wasze wyniki poszybują. I teraz uwaga, mam takie poczucie, że nawet nie trzeba spełniać tych 11 wymogów. To jest ciekawe. Wystarczy tylko, że poprawisz 2-3 elementy z listy, którą wymieniłem i już powinieneś odczuć pierwsze efekty w swojej pracy. Jeżeli oczywiście zrobisz ich więcej, no to pełen szacun, to jestem wręcz przekonany o tym, że twoje wyniki poszybują do góry. Więc robiąc to zestawienie jeszcze raz, podsumowując je, nie poszukują nowych klientów, popadają w prokrastynację, nie potrafią powiedzieć, co nie jest dla ciebie kliencie, szukają powodu, a nie sposobu, nie chcą się rozwijać, kręcą się w kółko wokół tych samych klientów, wierzą w to, że ten sposób zadziała na wszystkich klientów, są nastawieni na gadanie zamiast na słuchanie, brak finalizacji sprzedaży, nie finalizują jej w ogóle albo robią to tylko raz i to jeszcze na jakiś czas. 10 to jest brak kontynuacji kontaktu z klientem i 11 odpuszczanie po pierwszej lepszej obiekcji lub zmyleniu klienta. I to jest takie moje 11 grzechów głównych sprzedawców, które ja obserwuję we firmach wśród handlowców najczęściej. Natomiast jestem ciekaw waszego zdania standardowo, jakie jeszcze takie karygodne grzechy popełniają handlowcy, przez które nie odnoszą takich sukcesów, jak mogliby, lub nie mają takie wyniki, na jakie jest ich stać. Proszę podzielcie się ze mną w komentarzu, będę wam bardzo wdzięczny. No i co? Za tydzień nagranie już z dedykacją kolejną, czyli nagranie o tym, jakie błędy popełniamy przy sprzedaży telefonicznej. Także gorąco was zachęcam do subskrybowania kanału, żeby być z tym nagraniem na bieżąco, bo większość z nas sprzedaje przez telefon. Nie wszyscy są tego świadomi. No i dzięki za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się gorąco i do zobaczenia. Cześć!